Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Fixeru TV i dzisiaj będziemy kleić takie fajne panele, które przypominają cegłę naturalną. Przy okazji przetestujemy poziomice laserowe. Poziomice porównamy z poziomicą tradycyjną, zobaczymy jak się sprawdzają, czy trzymają swoje parametry. Tutaj mamy takie dwa rodzaje, jedna jest krzyżowa, druga jest taka obrotowa. Także pokażę Wam jak działają i zobaczymy czy sprawdzą się przy takiej pracy. Na pierwszy ogień idzie ta poziomica krzyżowa. Żeby prawidłowo wskazywała, trzeba najpierw ustawić poziom odpowiednio na tych dwóch poziomiczkach, które tutaj są na podstawie. Mamy pokrętełka, które właśnie ułatwiają to poziomowanie. Paneli ściennych mam na 3 metry, a nasza ściana ma 3,18. Dlatego postanowiłem, że zostawię taką samą odległość z jednej i z drugiej strony bez paneli. Czyli zacznę od 9 cm. I tu właśnie przyda mi się już laserowa poziomica, żeby sprawdzić, czy nasza linia jest równa. Przesuwając laser, będę miał cały czas w tym samym miejscu moją linię. Mam linię ustawioną na 9 cm od ściany. I teraz, żeby zweryfikować, czy poziomica pokazuje idealnie równo, zaznaczę ołówkiem punkty na linii i przyłożę do tych punktów poziomicę tradycyjną. W ten sposób zobaczymy, czy trzyma parametry. Do zestawu były dołączone takie okulary. I w sumie sam zastanawiałem się, do czego mogą służyć. I odpowiedź przyszła tak szybko, jak po prostu je założyłem. Po prostu o wiele lepiej widać linię lasera już na ścianie. Panele mam już docięte na wymiar mojej ściany, także nakładam klej i pierwszy panel zaczynam od linii lasera. Jak widzicie, laser krzyżowy sprawdził się rewelacyjnie i panele są już równiutko położone. Teraz sprawdzimy drugi laser, ten obrotowy. I mimo tego, że ja będę wyznaczał linię tylko na jednej ścianie, on świetnie się spisuje, gdybyśmy chcieli wyznaczyć linię na sąsiednich ścianach albo na suficie, żeby przenieść po prostu ten sam wymiar. Użyję tego lasera, żeby wyznaczyć sobie linię pod kołki, żeby powiesić nasze tablice narzędziowe. Chciałbym trafić w te same miejsca, co były poprzednio, pod płytami. Zrobiłem wcześniej wymiary i teraz, jeżeli odpowiednio laser wskaże poziom, powinienem trafić we wszystkie otwory idealnie. Aby laser wskazywał prawidłowo, trzeba tak samo jak w poprzednim ustawić poziomy. Mamy tutaj poziomiczki wbudowane i kręcąc podstawkami w odpowiedni sposób ustawiamy ich położenie. Jak widzicie, nasz warsztat staje się coraz piękniejszy i z pewnością panele wiszą równo, ponieważ sprawdzaliśmy obie poziomice laserowe z poziomicą tradycyjną. Nawet nasze tablice narzędziowe również wiszą na swoim miejscu i przyznam szczerze, że ten laser wyznaczył linię idealnie. Nie musieliśmy w ogóle szukać starych otworów, tylko według linii, która była wyznaczona laserem, trafiliśmy w swoje otwory, w swoje kołki. Z pewnością polecam oba lasery i każdy musi zdecydować, który wybrać, który będzie pasował do ich potrzeb. Ja tymczasem zapraszam do oglądania następnych odcinków, do subskrybowania kanału, komentowania, zadawania pytań. No i do zobaczenia wkrótce.